W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten środowy poranek 26 kwietnia pragnę Was przywitać, drodzy, i pozdrowić serdecznie z parafii w Suwałkach. Dziś chcemy również rozpocząć, jak zwykle, ten dzień od słuchania się w Boże Słowo, które z książeczki z Biblii na co dzień będę czytał z Księgi proroka Jeremiasza z 33 rozdziału 11 werset oraz z listu apostoła Pawła do Tytusa z 2 rozdziału 11 werset. Słuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Słychać będzie jeszcze głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos tych, którzy przy składaniu dziękczynnej ofiary w domu Pana mówią: dziękujcie Panu zastępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż Jego łaska trwa na wieki. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Jako słowo komentarza książeczka podaje słowa Aleksandra Macha, które znajdujemy w jednej z pieśni w śpiewniku Będę śpiewał i grał pod numerem 92, druga zwrotka. Tylko oblubieniec wie, kto naprawdę jest w nim zakochany. W dniu wesela znajdzie ich, wniesie przez próg, przez żywota bramy. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją krwią. Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, czasami przydarzają nam się w życiu chwile, w których czujemy się totalnie zdruzgotani. Wręcz moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy powaleni na ziemię. Czasami w tym powaleniu dodatkowo mamy poczucie osamotnienia. W zasadzie, gdybyśmy spojrzeli na całokształt naszej sytuacji, wydaje nam się, że jesteśmy bez wyjścia, bez nadziei, jako ludzie, którzy w zasadzie nie mają przyszłości. A oto dziś, w ten poranek, Bóg wkracza w nasze życie znowu ze swoim słowem. Ze słowem, które ma nas postawić na nogi, ale także ma sprawić, że nie tylko nasza nadzieja ożyje, ale także i wzmocni się nasza wiara. Jeremiasz dla tych, którzy czytali jego słowa, dla tych, którzy słuchali jego orędzia, przekazuje Boże poselstwo o tym, że Bóg pragnie odnowić ich życie, że Bóg pragnie podnieść ich z kolan i że mimo tego, że może chwilami teraz są zasmuceni, może, że są teraz powaleni na ziemię, to przyjdzie czas radości, czas wesela, czas cieszenia się i czas dziękowania Bogu. To, co w wersecie jeremiaszowym tak mocno wybrzmiewa, to to, że ta radość będzie porównywalna z chwilą, kiedy oblubieniec i oblubienica składają ofiarę dziękczynną Bogu. I może to też i dla nas jest dzisiaj pewne przypomnienie, że przecież nasze modlitwy nie tylko powinny składać się z próśb i zanoszonych do Boga błagań, ale także kiedy przeżywamy te chwile odrodzenia, a może kiedy przeżywamy dzisiaj kolejny dobry dzień, dzień pełen spełnienia naszego, powinniśmy Bogu zanosić dziękczynienie za to, że obdarzył nas w Chrystusie łaską i przebaczeniem, uwolnił nas i sprawił, że możemy ruszać w te kolejne swoje dni z wiarą w Niego, z siłą, jaką nam ona daje, by nieść Ewangelię i pocieszenie także drugiemu człowiekowi. I tego pragnę Wam, drodzy, dzisiaj życzyć, by ci z Was, czy te z Was, które dzisiaj czują się przybici, by tym słowem byli zbudowani,
A ci, którzy mają się świetnie, by wzięli te słowo i może zanieśli je komuś w potrzebie. By to, co daje nam Chrystus, było naszym wspólnym udziałem. Tego wam i sobie życzę. Pięknego dnia. Zostańcie z Bogiem.